Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Dying Light The Following. I w dzisiejszym odcinku, pierwsze co zrobię, to pójdę zanieść wątrobę Sprintera właśnie Jazeerowi, bo poprosił mnie to jakby w takiej, no powiedzmy to, misji pobocznej. Za to prawdopodobnie dostaniemy jakąś zapłatę od niego, tak więc jestem ciekaw, czy będzie można to zrobić w nieskończoność, żeby sobie też można tutaj kasę jakąś zarobić. No i zobaczymy w ogóle, ile za tą tutaj misję kasy otrzymamy od niego. Jazeer, mam dla ciebie wątrobę Sprintera, ja... Co ty wyprawiasz do diabła? Zabierz ode mnie to cuchnące ścierwo. Za stodołą jest beczka, włóż to tam. No dobra, idziemy sanić, faktycznie. Boże, to śmierdzi, niestety nie czuję tego, no więc ciężko mi było stwierdzić, czy faktycznie to tak... O Boże, co za smród. A, czyli Crane też jest świadomy tego, że to na maksa wali. Ale okej, mamy beczkę, szkoda, że nie ma animacji włożenia tego, ale okej. Mniejsza już o to. No dobra, wrzuciłem do beczki. Dziękuję. A jeśli zdobędziesz więcej wątrób, włóż je tam od razu. Ten smród jest nie do zniesienia. Czyli jest to jakieś źródło tutaj zarobku. Prosiliście mnie też o to, abym poszedł do tego chłopczyka, któremu dałem ten prezent od mamy. Bo mówiliście, że można z nim pogadać sobie. Faktycznie jest opcja. A więc to było w środku. Fajne. Miłej zabawy, mały. Dzięki, panie Crane. Teraz mamusia wróci, żeby się ze mną pobawić. No niestety raczej tego nigdy chłopiec nie doświadczy. Ale też pójdźmy sobie jeszcze pogadać z Ezgi, bo wiem, że dla niej też mówiliście, że jest jakaś fajna misja do wykonania, więc zaraz się dowiemy. A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie, nie sądzę. Rozumiem, więc? Nie znam go osobiście. Ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłem go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam, ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę, swoich najbliższych w takiej sytuacji. Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Tylko, czy mógłbyś... Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sama. No okej, zostawmy ją w spokoju. I pójdźmy tutaj zobaczyć do tej dziewczyny, bo widzę, że to jest wykrzyknik jakiś. O, Erkan, dobrze cię widzieć. Co z nią? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawia. Ta, na to wygląda. A ty jak się trzymasz? Ja... nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie myślałem... Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Ta, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Chciałbym być taki jak ty, ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Teraz muszę się skupić na niej. Tylko ona mi została z mojego dawnego życia. No to i tak moim zdaniem wiele, nie ma co tutaj narzekać, lepiej siedzieć sobie bezpiecznie, ale słuchajcie, mówiliście mi, że jest jakaś fajna misja fabularna dla Ezgi do wykonania, więc słuchajcie, ja może się przejdę gdzieś po okolicy, pobuszuję. Czasami jest tak, że te misje aktywują się dopiero po jakimś czasie od tych kolejnych, tak więc ewentualnie jak coś się pojawi, to tylko na was załączę. Słuchajcie, zamiast wiadomości od Ezgi, dostałem wiadomość od Jazeera, aby do niego wpaść, jeśli będę miał czas, ponieważ jakąś misję ma dla nas, tak więc pójdźmy i zobaczmy. Jazeer, co jest? Wiem, że masz sporo rzeczy na głowie, synu, ale muszę prosić cię o przysługę. No jasne, czego ci trzeba? Niechętnie to robię, jednak nie poradziłbym sobie tam w terenie. Chodzi o moją córkę, chyba uciekła z domu. Ezgi uciekła? Dlaczego? Dobre pytanie. Nigdy nie potrafiłem odgadnąć, co się roi w tej szalonej łepetynie. No dobra. Masz pojęcie, gdzie mogła się udać? Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to dom Ozana. Byli bliscy sobie. A jej chłopak, co? To o niego się kłóciliście, kiedy tu się pierwszy raz pojawiłem. Mały dupek.
w życiu jednego dnia nie przepracował. Nie szanował rodziców. Zawsze z tym durnym uśmieszkiem i czapką z daszkiem do tyłu. Wyluzuj, poszukam jej, nic się nie martw. Gdzie mieszka ten Ozan? Mieszka na farmie dość blisko oazy i... Dziękuję ci. Przepraszam, że zawracam ci głowę. Jeśli ją odnajdziesz, poproś, by wróciła do domu. Okej, czyli wychodzi na to, że chyba to o to chodziło, czyli poszukiwanie Ezgi na farmie. No dobra, czy już wiemy, o co chodziło w tej kłótni w pierwszej misji, tak więc lecimy dalej. No dobra, to jest prawdopodobnie ta farma. Mam tutaj wszystko oznaczone na żółto. Nie wiem, czasami tutaj już nie byłem w tym miejscu. Wydaje mi się, że kiedyś tutaj już miałem okazję się pojawić, buszując gdzieś tam po mapce. Tutaj tego mieszkania się chyba wejść nie da. Zobaczymy sobie tą stodołę jeszcze. Okej. Tutaj też nic nie ma, niestety. A to chyba w sumie dwa miejsca, gdzie można by było... Tam jeszcze jest jakiś budynek. Mamy tutaj tylko trzy miejsca, gdzie można by było kogoś spotkać w ogóle, kto się ukrywa przed zombiakami. A, tu mamy jakieś trupy. No nie mówcie, że Ezgi zginęła. Ja pierdzielę, to będzie jakaś masakra. Dwa trupy tam leżą i... Dziewczyna ubrana na czarno. Kurda, Ezgi też w tych czarnych ciuchach chodziła. Dobra, sprawdźmy. To jest ona? Nie. No właśnie, kurczę, ona miała takie różowe pasemka. Więc coś mi było nie tak. A tutaj? Koleś z czapką z daszkiem. To będzie on chyba. Dzięki Ozan, dziękuję, że pozwoliłeś nam dostać tu tak długo. Tak, to jest on, czyli niestety miłość Ezgi skończyła tragicznie. Ale Ezgi nie ma. Azir, jesteś tam? Dom Ozana zaatakowali zarażeni. Nie żyje. Jest tam Ezgi? Wszystko z nią w porządku? Nie ma tu po niej śladu. Ale są tu zwłoki innej dziewczyny. Będę szukał dalej. Nie martw się, Azir. Ojciec zawsze martwi się o dzieci. Powodzenia. No dobra, czyli tutaj jej na pewno już nie będzie. Jej chłopak zakończył tragicznie. Mamy iść na obozowisko. No okej, to idziemy. To jest w tym miejscu. Haran Camp. Kurczę, jakaś taka fajna miejscówka. Z kempingami, gdzie można sobie odpocząć, a niestety... W obecnych czasach, w których żyjemy, nikt nawet nie myśli o wakacjach. Wszyscy tylko tutaj chcą gdzieś ukryć się, schować, być bezpiecznym. Jak nagle tutaj priorytety ludzi się zmieniają. Teraz tak. Będziemy tutaj musieli pewnie przeszukać te wszystkie kempingi. Powiem wam, że ostatnio widziałem świetny taki, to bardziej wyglądało nawet jak ciężarówka, taki kemping ogromny na bazie właśnie jakiegoś samochodu ciężarowego. Kurde, coś takiego to bym chciał, mógłbym praktycznie po całym świecie jeździć tą ciężarową i tylko podnosić gdzieś do prądu, do wody i mieć spokój. Telewizor, dosłownie kuchnia, wszystko tam było. Coś niesamowitego. Gdzieś na wykopie to było, więc pewnie większość z was kojarzy. O jakiej tutaj... O jakim... kamperze mówię. Tutaj nie ma nikogo. Kurde, sporo tych tutaj kempingów jest. Ale... Pytanie teraz, w którym jest
Ezgi. Dziwne imię, co nie? Tak właśnie powiem wam, ciekawiło mnie też, no bo ona się w tej pierwszej misji kłóciła z ojcem. On jej nie pozwolił gdzieś tam pójść, narażać się, z tego co pamiętam. I no w sumie do tej pory nie było nam to w żaden sposób wyjaśnione. Kurde, byłem, już chciałem się rozejrzeć z góry. A może mi się uda teraz. Tutaj drut kolczasty. Więc ciężko było wskoczyć. Dobra, mamy jakieś kolejne lakiery do naszego auta. Tam jest most. Kurde, no nie ma jej nigdzie. Gdyby nas zauważyła, gdyby była w jakimś wozie camper, jakimś kam tutaj kempingu, to by nas przecież zauważyła i odezwała się do nas. Przecież nic złego jej nie zrobiliśmy, żeby się do nas obrażała. Tu wejścia nie ma. O, tu jest, dobra. A, proszę. Kurde, stoi, patrzy, więc widzi, że byłem w okolicy, a się nie odezwie. Tu jesteś. Cieszę się, że żyjesz. Żyjecie. Co ty tu robisz? Jak przebiłeś się przez to piekło? Mógłbym zapytać o to samo. Co wyście sobie myślały? Gdy szłyśmy, w okolicy wałęsało się tylko kilka gryzoni. Tak, ale potem pojawili się jacyś bandyci i zaczęli strzelać. A po chwili wszędzie roiło się od nieumarłych. No cóż, czas wracać do domu. Twój ojciec bardzo się martwi. Co? Nie wracamy tam. Daj spokój, Kyle. Mój ojciec nie będzie o mnie już decydować. Ezgi, Jezu, wiem, że jesteś uparta, ale nie sądziłem, że przy okazji ci odbiło. Idziemy do Haranu. Dara i ja. Chcemy żyć na własną rękę. Posłuchaj mnie. W Haranie jest o wiele gorzej niż tutaj. Nie będę siedzieć przez całe życie uwiązana do ojcowskiej nogi, jak jakiś pieprzony kundel. Nie, nie Kyle, możesz... błagam cię. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że kiedyś poproszę cię o przysługę? No więc teraz proszę. Potrzebuję twojej pomocy. Wiemy, że w Haranie jest niebezpiecznie, ale to miejsce nas dobija. Ty dopiero tu trafiłeś. Wyobraź sobie życie tutaj. Wyobraź sobie życie wśród tych ludzi. Nudne do wyżegania. Niedaleko stąd jest tunel. Droga do miasta. Tam się wybieramy. Dobrze, zgoda, ale najpierw muszę zbadać ten tunel. Obiecajcie mi, że nie wyjdziecie z tej przyczepy, dopóki nie powiem wam, że to bezpieczne. Oczywiście, Kyle. Dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczna. No dobra, czyli na to wychodzi, że będziemy im pomagali, ale swoją drogą powiem wam, że z nami chyba też tak jest, nie wiem, chcielibyście pewnie mieszkać gdzieś za granicą, bo no, mieszkamy już w Polsce i wiemy wszystko, jak wyglądają drogi, budynki, jak zachowują się ludzie i tak dalej. I gdybyśmy, nie wiem, przykład, i teraz ciągnie nas gdzieś za granicę, bo tam jest, nie wiem, inna architektura, inne, nie wiem, inna roślinność na drogach i tak dalej, i nas do tego przyciąga, bo dla nas jest coś innego, co nie? Jak gdybyśmy, nie wiem, mieszkali w takiej Hiszpanii na co dzień, czy nie wiem, mieszkalibyśmy na co dzień w Stanach Zjednoczonych, pewnie też ciągłoby nas do takich krajów jak Polska, czy gdzieś inne kraje Europy by nas interesowały, bo no, stale byłyby dla nas codziennością, nudą już, tak, jakąś rutyną i tak dalej. Dlatego też nie dziwię się, że dziewczyny są już znudzone tym miejscem, w którym przebywają, bo my też tak mamy, nie? I akurat chcą się udać do Haranu. Ja też uważam, tak samo jak i Krainer, że zdecydowanie lepiej by było tutaj, żeby dziewczyny zostały. Tutaj jest spokojniej, jest łatwiej przeżyć na dobrą sprawę. Mamy auta, możemy, znaczy ja mam tylko auto, ale no zawsze mogłaby się gdzieś ze mną przejechać na jakąś wycieczkę, gdyby chciała, gdyby mi powiedziała, podwieź mnie gdzieś tam. Ja bym podwiózł przecież, nie? A tam w Haranie... Jak się nie ma antyzyny, no to jest lipa. Ja nawet uważam, że fajnie by było, gdyby ludzie z Haranu wszyscy przenieśli się tutaj właśnie i żeby to miejsce między Haranem a tą wsią tutaj, w której aktualnie jesteśmy, zostało zamknięte i tutaj można by było naprawdę, nie ma jakiegoś dużego terenu takiego, można by było ten teren cały oczyścić z zombiaków i żyć znacznie na bezpieczniejszym poziomie. Kurde, coś mi tu cały czas pika.
I zastanawiam się, co to jest. I otwieram wszystko po kolei. Gdzieś tutaj, wychodzi na to, że są te skrzynie. Fuck, no nie mam pojęcia, co to może być. Pika, tu mamy spadochron. Może po drugiej stronie to jest. Czekaj, jeszcze tutaj wysadzę te skrzynie. Okej. Nie, one są niezniszczalne, tak więc po drugiej stronie prawdopodobnie będzie jakaś paczucha, żeby ją w ogóle otworzyć. Może tutaj na dole? Nie, na dole nie ma nic. To jest gdzieś tutaj, cholera. Tam mamy jakiegoś kolesia z młotem, więc trzeba na niego uważać i prawdopodobnie rozwalić właśnie, żeby tutaj oczyścić drogę, którą będzie szła Ezgi. Chociaż nie, bo mamy sprawdzić tunel, czy jest bezpieczny, ale dobra, jak już jesteśmy, to sobie go rozwalmy. Rzucimy kilka granatów i będzie spokój. A tam jeszcze jakaś ponoć, z tego co on mówi tutaj, pika to urządzonko. Tam jest jakaś skrzynka z czymś pewnie fajnym. Dostał chyba. Ta, zginął, dobra. I to jest tutaj. I co? Nacisnąłem X. Nie ogarnąłem, co się stało teraz. Wiecie co, potem przy montażu sobie muszę w spowolnionym tempie sprawdzić, co tam się w ogóle stało z tą skrzynką. No bo kliknąłem X-a, żeby ją otworzyć i nic się z tym nie stało, przestało pikać. Nie wiem, nie ogarnąłem. Może mrugłem w trakcie okiem i coś się wydarzyło ciekawego. Ale dobra, słuchajcie, nie mieliśmy się tymi głupotami zajmować. Wprowadziło mi to w błąd, że się pojawił ten przeciwnik. A mamy tutaj sprawdzić tunel, czy jest bezpieczny. Ja wam powiem, że tutaj było gniazdo przemieńców do rozwalania. To była taka jakby forma misji pobocznej. Czyli wchodzisz, rozwalasz przemieńców, oczyszczasz teren. Takich misji wam nie pokazywałem pobocznych, bo widziałem, że pisaliście mi, że jak chcę pokazywać jakieś misje poboczne, to pisaliście mi, że bardziej fabularne mam pokazywać i w sumie przyznałem wam rację, tak, jeśli mam pokazywać coś, to bardziej fabularnego, a nie tutaj jakieś misje poboczne w stylu idź, oczyść teren i wróć, albo idź, przynieś i wróć. Tak więc, jeśli o tą kwestię chodzi, to tutaj takie miejsce jak te jaskinie, gdzie trzeba było tych odmieńców porozwalać, to wszystko to oczyściłem i gdybym tego nie zrobił, prawdopodobnie teraz musiałbym z nimi właśnie w tym tunelu walczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to by wszystko wyglądało, bo była ich tutaj masa. Zresztą widzicie, te trupy wszystkie tutaj pozostawały po walce. Ezgi, tu Crane. Ta droga do miasta, której chciałyście użyć, aż roiła się od przemieńców. O kurde, znaczy już ich nie ma? Tak, zająłem się nimi. Teraz powinno być bezpiecznie. O rany, dzięki. No to zbieramy graty i ruszamy. Doskonale. Dajcie mi znać, jak dotrzecie do tunelu, dobra? Nie powiem nic na razie twojemu ojcu, na wypadek, gdybyś zmieniła zdanie. Nie zmienimy zdania. Ale tak, odezwę się, przyrzekam. Czyli na to wychodzi, że to będzie już chyba ostatnia misja poboczna. Jestem ciekawy, co tam się z Ezgi tutaj stanie. Być może nam się to potem w trakcie jakoś jeszcze wyjaśni, ale pokazałem wam w ten sposób prawdopodobnie wszystkie misje, które poboczne chciałem wam pokazać, bo takie misje mówię, gdzie tam trzeba było iść, wytłuc zombiaków, to sobie to odpuściłem i wam tego nie pokazywałem na kanale, tylko zrobiłem to poza YouTube'em, bo by to misje nudne, nic nie wnosiły tutaj fabularnego do tej historii. Tak więc słuchajcie, to by było tyle, a ja was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, który prawdopodobnie pojawi się jutro. Trzymajcie się, cześć!